serdecznie dziękujemy za obecność w tym miejscu, o tej porze, w tym szczególnym dniu. Oczywiście jest to przede wszystkim uroczystość przeżywana przez siostry jubilatki, drogie naszemu sercu, siostra Benedykta, siostra Beniamina. To w ich sercach teraz rodzi się przede wszystkim wielka wdzięczność i modlitwa. I jest to przeżycie dla całego zgromadzenia, ale ponieważ, jak często powtarzam, tutaj pewien ton naszej parafii świętej Elżbiety w Cieszynie nadają oczywiście siostry Elżbietanki. Więc zawsze jest to także wielkie przeżycie i wielka radość dla całej naszej wspólnoty parafialnej. I właśnie w sposób szczególny w imieniu tej wspólnoty, na czele której Pan mnie postawił, ja ufam i posłał mnie tu ksiądz biskup Odymariusz, chcę wyrazić wielką wdzięczność właśnie Waszej Ekscelencji księże biskupie za obecność, za modlitwę, za ciepłe słowa, za to, że przewodniczyłeś tej pięknej mszy świętej. Księże biskupie, pozwolę sobie w Twojej obecności podziękować także ojcu Filipowi za wygłoszone słowo Boże i wszystkim kapłanom, którzy tutaj stanęli przy ołtarzu, aby się w tym momencie modlić. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim siostrom z innych zgromadzeń, siostrom Elżbietankom oczywiście, ale także wszystkim zaproszonym gościom obecnym, parafianom, wszystkim, którzy się tutaj zgromadzili w tej godzinie. Jego Ekscelencjo, księże biskupie Grzegorzu, czcigodny księże wicedziekani i proboszczu naszej parafii, czcigodni kapłani, kochane siostry, siostro Benedykto i siostro Beniamino, droga rodzina siostry jubilatek, wszyscy znajomi i goście. Z otwartym sercem witam każdego z Was na tej uroczystości jubileuszowej, 25. rocznicy profesji zakonnej siostry Benedykty i siostry Beniaminy. Jako wspólnota siostry Elżbietanek również przeżywamy jubileusz 400-lecia istnienia naszego zakonu. I w tę historię wpisuje się 25 lat życia radami ewangelicznymi naszych siostr jubilatek. Jak to ładnie policzyły, jest to 1/16 z tych 400. Ponadto wczoraj minęło 451 lat od urodzin naszej założycielki Matki Apolonii i być może niektórzy z Was pamiętają, jak rok temu otwierały się rok jubileuszowy, właśnie 9 września. Mając więc w pamięci te wszystkie rocznice, ważne dla nas, Elżbietanek, proszę wszystkich o modlitwę za siostrę Benedyktę i siostrę Beniaminę. Dziękuję z tym samym każdemu z Was za obecność. Siostrze Benedykcie i siostrze Beniaminie życzę głębokiego przeżycia jubileuszu oraz życzę Wam, kochane siostry, by spłynęły na Was obficie łaski dane od Boga. Jego Ekscelencjo, księże biskupie Grzegorzu, dziękując, że przyjąłeś zaproszenie naszych jubilatek, proszę o przewodniczenie tej eucharystii. A Ciebie, ojcze Filipie, proszę o wygłoszenie dla nas słowa Bożego.